No i zaczynał nowy dzień. Tengo contra el azor, tu es mi vida y eso es toda mi aurora. Lo que quiero es amor, nada de compasión. No, no, no lo sé si tú sabes que te quiero pero no lo ves. Yeah, hola, quiero que tú sepas que te quise amar, pero la inmadurez me la ahogó. Eso no lo quería, no, no, no. Yeah, yeah. Hola, quiero que tú sepas que te quise amar. Solo una oportunidad, luego me voy. Sería chimba demostrarte quién yo soy. Witam serdecznie. Dzisiaj wychodzę pozwiedzać. Zauważyłem, że tu myją płytki z rana. Chodniki, wszystko jest wymyte. Jakby kamienice, no troszeczkę inne niż w Katowicach, ale przypominamy to troszkę, a tutaj jest zabytkowy kościół. Na razie spokój na mieście, ale pachnie tutaj to jakimś płynem czy coś, jak te płytki myją. Zobaczcie, tak się prezentuje ten kościół. Jest prawie godzina 9 i jest jakieś 26 stopni, ale tak przyjemnie jeszcze. Powiem wam, że ja się tu budzę normalnie bez kawy. W ogóle nie czuję się śpiący. Tam jeszcze nie otwarli, ale tutaj coś jest. Nie wiem, czy oni to otwierają, czy nie. No i zobaczcie te ścieżki rowerowe. Zdecydowałem się zjeść lokalnie. Zobaczcie, jaka miejscówka. A few moments later. El Loni, vamos a bailarlo, vamos a gozarlo. It's Ricky Baker on the beat, eh. Es difícil disimular lo que pasa por mi mente cuando te tengo de frente, yeah. Esas ganas de tocar ese cuerpo lentamente, divertirnos malamente con tu piel. Hasta que la noche se acabe. The next day. Słuchajcie, ja mam wyjść. Mam jechać na lotnisko. Jestem spakowany. Spakowany, spakowany. Tutaj do plecaka plus mój ekstra nabytek, czyli ręcznik plażowy. Wszystko weszło pięknie i ładnie. Polecam wam te plecaki. A no i to wszystko. Będę musiał się wymeldować i lecę na Francję, na Rywierę. I tam pogoda będzie przepiękna. 5 minutes later. Zamówiłem taksówkę stąd, na szczęście. Nie pada tak strasznie. Polecam wam aplikację do taksówek Cabify i FreeNow. Jestem na lotnisku i patrzę, czy nie ma czasem opóźnień. Jest tu jedno opóźnienie. O godzinie 9:05 samolot. Zobaczcie, co dostałem w prezencie.
To znaczy, nie wiem, 4 euro do wydania za opóźniony lot. W końcu chyba z 3 godziny prawie opóźnienia. Kurczę, mam no tam 2 dni, teraz mi zostało 1,5. Marsylia jest drugim co do wielkości miastem we Francji. No to wylądowałem. Okej, witam w Marsylii na Lazurowym Wybrzeżu. Dobra, sprawdźmy, gdzie są autobusy, czy cokolwiek. 5 minutes later. No i od razu udało mi się znaleźć autobus. Szkoda, że tak późno. Marsylia posiada jeden z największych portów morskich w Europie. No i jestem na dworcu autobusowym. Ja sobie kupię jakąś wodę. Jest mega gorąco. Teraz sprawdzę na mapie, niedaleko mam zakwaterowanie, także nie źle. Witamy w Marsylii. Wiecie co? Mega beton, mało drzew, mega gorąco. A się takie kloce betonowe. Nie widzę ani zabytków, takie budują klocki. Zobaczcie, sam beton. Tam widzę jakiś zabytek, co to jest? Chyba to miasto dobre dla jaszczurek, żeby się wygrzewały na kamieniach wszechobecnych. Tu gdzieś będzie moje zakwaterowanie. Zobaczcie, jakie te auta są z pyłu. A tu wiatr jak przydmucha, to taki pył, kurde, leci. Okej, znalazłem mój budynek. Co to jest? Jakaś fasada dziwna. No jestem, jadę na 7 piętro. Okej, od razu jak wyszłem z windy, porównajmy 706. Dobra. Otwieramy. Obyła klimatyzacja. Jest mega duszno. Jest kofimaszynka. Czekajcie, jest kapsułka, 2 dali, 2 tutaj. Ja sam się chcę pić właśnie. Jeszcze wam łazienkę pokażę tak szybciutko. Widok na Marsylię. Zobaczcie, Marsylia. Okej. Dobrze, że jest coffee machine. Kurde. Super. Witaj, Marsylio. Pełna betonu. Okej, no to idę zwiedzać. Słuchajcie, jak na razie nie jest ciekawie. Super bryza. Idziemy do zabytków, bo ja tu jestem poza centrum. Chyba mam jakieś 15 minut spacerkiem. Ale zobaczcie, jak to wygląda. Tu już zaczyna się jakaś cywilizacja. Świetna bryza. Już jakieś bary, restauracje. Już się to lepiej prezentuje. Tu jakieś warzywniaczki. Pełno warzywniaków. Fajne płytki, taka mozaika, ale pino kawałek. Nie jest to zbyt czysto. Słuchajcie, tak przechodzę i dobrze, że to zauważyłem, popatrzyłem w telefon. Ja myślałem, że to z drewna. Zobaczcie, jaka to dziwna architektura. No.
Chociaż nie jest to w ogóle odnawiane. Kamienice, no tu już zadbanie. Ale cała reszta masakra. Nie no, zobaczcie co tam jest. Jakaś bazylika, czy co to jest? Czy katedra? Wygląda jak ta w Londynie. Wow. Noż to jest przepiękne. Masakra. Czy ja tu mogę wyjść? Żeby zobaczyć to w całości. Przepiękne to jest. Co to jest? Cathedrale Maggiore, czyli główna katedra po francusku. A tu po drugiej stronie jakaś mu zagrano, oczywiście bary. Ale jeszcze takiego maka nie widziałem, jakby w jakiejś starej hali. Ale co zauważyłem, to już trzeci raz, ludzie są naprawdę przyjemni, mili, życzliwi. No, to jest ładna kamienica. I tak się przechodzę z powrotem. No i mam takie odczucia, że tu może być trochę niebezpiecznie. Ale nie wiem, to tylko odczucia.